Na moim kanale i po witalnym pierwszym odcinku Vlogmasa 2018 i oto jest, nadszedł ten dzień 1 grudnia i przychodzę do Was w takim odcinku, można powiedzieć, technicznym, dlatego że dzisiaj będziemy takie techniczne sprawy omawiać, będziemy omawiać moje kalendarze i oczywiście zapach, którego wybrałam na miesiąc grudzień i jest to bardziej dzienny zapach niż wieczorowy, ale do tego przejdziemy już troszeczkę później. A tymczasem chciałam Wam pokrótce streścić, jak będą moje vlogmasy wyglądały. Czyli jeżeli chodzi o weekendy, to w weekendy będę nagrywała od samego rana, na wieczór będzie szedł vlogmas, czyli dzisiaj jest odcinek pierwszy, jutro będzie odcinek drugi, a w tygodniu to powiem szczerze, że będzie to różnie. Będę na pewno codziennie nagrywała, tylko że zrobię takie dwudniowe vlogmasy, ewentualnie trzydniowe. Jak to wyjdzie, to okaże się właśnie podczas tygodnia. Ale tak jak powiedziałam wcześniej, że jeżeli chodzi o weekendy, to w weekendy normalnie będę od samego rana nagrywała, to znaczy od samego rana, od momentu, kiedy się obudzę. Czasami wstaję o 4 rano, także im wcześniej się obudzę w weekend, w sobotę czy w niedzielę, tym lepiej dla mnie, dlatego że vlogmas się pokaże już wtedy w takich przyzwoitych godzinach, popołudniowych, nie wieczornych. A tymczasem mamy sobotę, dzisiaj jest 1 grudnia. Pogoda u nas nie jest wcale zimowa i bardziej to jest pogoda jesienno i czasami wiosną zalatuje, ale wiosną zalatuje tylko dlatego, że wychodzi piękne słońce, ale jest zimny wiatr, także do zimy jeszcze nam bardzo, bardzo daleko i dajcie mi znać, jak jest u Was, bo wiem, że w Polsce już w niektórych miejscach ten śnieg spadł, u nas jeszcze nie i wcale się jeszcze na razie nie zapowiada. I tak, może przejdziemy do omówienia moich kalendarzy i tak jak ci, co już mnie obserwują na Instagrama, wiedzą o tym, że zakupiłam 3 kalendarze z Ritualsa, to jest ta choinka duża, która jest za mną. Tutaj mam herbaty i tutaj mam NYX. Dlaczego te kalendarze wybrałam? Ano dlatego, że były po prostu tutaj w Irlandii bardzo łatwo dostępne. To raz. Oczywiście chciałam mieć jakiś wyjątkowy kalendarz, którego na YouTubie jeszcze nie ma. Po prostu go tak naprawdę mówiąc, tak prawdę mówiąc, tego przegapiłam, dlatego że był kalendarz z Armaniego i on kosztował około 150 euro, ale w czarny piątek spadł do 80 euro. A ja zapomniałam totalnie, że jest czarny piątek i nie kupiłam sobie nic. A miałam plany dokupić sobie jeszcze jeden kalendarz, właśnie jakiś taki inny niż kosmetyczny, ale niestety nie kupiłam. I przypomniałam sobie w poniedziałek, że po czarnym piątku jest Cyber Monday, czyli też jakieś obniżki. I wchodzę w poniedziałek, mówię, dobra, to kupię sobie ten jednak Armaniego kalendarz, jeszcze ten ostatni, dlatego że no nie widziałam na YouTubie, żeby ktoś miał ten kalendarz właśnie otworzony czy zaplanowany właśnie, żeby się pojawiał we vlogmasach. No i niby był na stronie i była cena 85 euro, ale niestety był wykupiony, także popatrzyłam sobie na niego tylko online. Ale powiem Wam, że bardzo fajny kalendarz, dużo było właśnie zapachów w tym kalendarzu. I w przyszłym roku, jeżeli nie zapomnę, a z pewnością sobie muszę od razu w kalendarzu zapisać, że jeżeli będę szukać kalendarzy adwentowych, to muszę koniecznie poszukać tego kalendarza z Armaniego. I tak, mam 3 kalendarze, jeden jest z herbatami, NYX to jest totalnie kolorówka i Rituals to jest totalnie pielęgnacja, także mam 3 całkowicie różne kalendarze i powiem Wam, że no nie chciałam, żeby te kalendarze się powtarzały, czyli nie chciałam mieć z kolorówką 2 kalendarzy, z pielęgnacją 2 kalendarzy, dlatego że ogólnie ja mam dużo już kosmetyków w domu, ja mam duże zapasy, jeżeli chodzi o produkty kosmetyczne i kolorówkę i bez sensu dla mnie by było gromadzenie jeszcze jakichś dodatkowych kosmetyków, których najprawdopodobniej wszystkich bym nie zużyła. A tak to ograniczyłam się właśnie do tych kalendarzy właśnie z kategorii pielęgnacja i z kategorii kolorówka. I co? I może już przejdźmy do otwierania
pierwszego kalendarza i otworzymy oczywiście sobie kalendarz z herbatkami. Jest to English Tea Shop, ja już na Instagramie pokazywałam i są to tutaj 24 organiczne herbatki i powiem Wam, że bardzo są ciekawe smaki. Już nie pamiętam, w którym dniu jest herbatka, która ma w swoim składzie czosnek, ale tylko 3%. Oczywiście oprócz czosnku jest tam echinacea, kardamon i tak dalej, i tak dalej. Będę szczegółowo, co otworzę herbatkę, to Wam podam szczegółowy skład. Także w którymś momencie dojdziemy do tej herbatki. I tak, kalendarz tak się prezentuje. W środku są 24 takie małe boksy. I w środku oczywiście jest, w środku tych boksów oczywiście jest herbatka. Fajnie jest ten kalendarz ułożony, dlatego że jest 1, 2, 3, 4, 5, czyli po kolei lecą. Nie muszę się męczyć, nie muszę szukać cyferek, co dziewczyny właśnie zawsze mają problem z znalezieniem jakiegoś numerku właśnie na kalendarzu. Tutaj jest fajnie po kolei ułożone, także wyciągamy herbatkę numer 1. Ja sobie wzięłam pinsetę do wyciągania, bo wiem, że w retailsie prawdopodobnie będę miała problemy z wyciąganiem kosmetyków, także pinsetkę sobie wzięłam, ale widzę, że te herbaty też nie są za fajne do wyciągania, bo już nie dam rady wyciągnąć numeru 1. Także boksik numer 1. Boksik numer 1 tak się prezentuje. Oczywiście mi ostrość gdzieś tam ucieka. I co ona ma w składzie? Jest to organiczna biała herbata z cynamonem, z kakaem, z kokosem i z litchi. Także bardzo fajny skład. Nigdy nie piłam herbaty, która miałaby w swoim składzie kakao i litchi, bo kokosową chyba piłam, ale nie jestem teraz tak 100% pewna, ale coś mi się wydaje, że gdzieś tam któraś herbata zawierała kokos. I także jestem bardzo ciekawa smaku tej herbatki. Także zaraz jak otworzę kalendarz z Ritualsa i z Nyxa, pójdę sobie zrobić i do Was wrócę właśnie już z gotową herbatą i powiem Wam, jak mi smakuje, czy mi w ogóle smakuje. Ten kalendarz odkładamy na bok. Teraz przechodzimy do kalendarza z Nyxa. Tak się prezentuje. Na pewno już niejedna z Was miała okazję sobie ten kalendarz gdzieś tam na YouTubie zobaczyć, podglądnąć. Powiem Wam szczerze, że oglądałam, tylko oglądałam chyba pierwsze 10 minut otwierania tego kalendarza, a później już zaprzestałam, dlatego że już wtedy już byłam zdecydowana, że jednak będę brała z Nyxa i tak nie chciałam do końca widzieć, co w nim jest. Ale się mogę jedynie domyślać i staram się nie patrzeć w podgląd, bo tutaj z tyłu jest oczywiście podgląd, ale staram się tam nie patrzeć, nie zerkać. I tak prezentuje się środek kalendarza z Nyxa i też jest bardzo ładny, bajkowy kalendarz, bardzo przyjemny dla oka i też mi się podoba, bo tutaj też numerki lecą po kolei, także zaoszczędzi mi to szukania i od razu może przejdźmy do okienka numer 1 i... Okienko numer 1 jest tutaj u góry. Nawet się łatwo otworzyło. I co my tu mamy? Tutaj Wam pokażę, co tu się chowa. Jeszcze nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia, ale to będzie coś... Przepraszam, wezmę sobie jednak tą pinsetkę, którą przygotowałam. O! Już wyciągnęłam. Odkładam kalendarz na bok. I co my tu mamy? Rozświetlacz. Także pod numerem 1 w kalendarzu Nyx był rozświetlacz Pop and Rock. Tak się prezentuje. I później jak zrobię herbatkę, to zrobimy sobie testa na ręce, na dłoni właśnie tego rozświetlacza. Zobaczymy, jaki to jest produkt. W środku prezentuje się tak. Okej, i teraz przejdźmy sobie do największego rozświetlacza, do największego kalendarza. I jest to kalendarz z Ritualsa. I tu już są... Ja go Wam może przybliżę. Chociaż ten kalendarz jest dosyć... ciężki. I już bok choinki urwałam chyba, ale nie, trzyma się jeszcze.
tak się prezentuje. Jest naprawdę duży, ogromny, świąteczny, bardzo, bardzo świąteczny. Podoba mi się właśnie to pudełko w kształcie właśnie czerwonej choinki. Gdzieś już tutaj widziałam, że jest numer 1 i i tak, pod numerem 1 w kalendarzu adwentowym z Rituals ukrywało się mydełko do rąk. I tutaj już czytam, jest ono o zapachu indiańskiej róży i jest z olejkiem migdałowym, także bardzo fajny, ciekawy produkt. Ja w ogóle nie mogę się doczekać, jeżeli chodzi o testowanie produktów z Rituals, dlatego że nigdy nie posiadałam. Tutaj Rituals jest bardzo ciężko dostępny, raczej z Anglii sobie go prędzej sprowadzę niż Irlandia wprowadzi te produkty w ogóle do drogerii, ale bardzo się cieszę, że mogłam zakupić kalendarz adwentowy, dlatego że dzięki temu kalendarzowi przetestuję bardzo mnóstwo produktów właśnie z Rituals, a są bardzo chwalone i jakościowo, i jeżeli chodzi o zapachy te produkty. Także tak, to by były wszystkie trzy produkty i ja teraz idę sobie robić herbatę i wrócę do Was i będziemy sobie właśnie testować ten rozświetlacz na dłoni. Zobaczymy, jak wypadnie, powącham oczywiście, jak pachnie ta indiańska róża, bo nigdy nie wąchałam indiańskiej róży, nie wiem, jak pachnie. I przetestujemy sobie herbatkę właśnie z cynamonem, z kakaem, z litchi i chyba to wszystko, bo już nie pamiętam. W każdym razie jeszcze porozmawiamy sobie o zapachu, który wybrałam na miesiąc grudzień, i to na razie uciekam i za chwilę się z Wami połączę. Last Christmas I gave you my heart. Z Wami ponownie, ja już przechodzę do Was z herbatką. Powiem Wam, że przepięknie pachnie kokosem i zaraz zobaczymy, jaka jest w smaku. No, powiem Wam, że jest bardzo dobra, ale jak bardzo intensywnie pachnie kokosem, to ja tego kokosu nie czuję w smaku, ale czuję bardzo intensywne litchi, a później czuję cynamon, a na końcu tak delikatnie, ale naprawdę delikatnie wyczuwam właśnie kakao w tej herbacie. Także bardzo ciekawy smak i oczywiście, no jest, jeżeli nie lubicie białych herbat, to może Wam nie zasmakować, dlatego że ta herbata biała jest tutaj dość mocno, intensywnie wyczuwalna, ale bardzo dobra herbata. Jak nie przepadam za białymi herbatami, to tam mi bardzo smakuje. I odnośnie jeszcze herbat, podczas właśnie robienia herbaty zauważyłam z tyłu tego pudełeczka, które wyciągnęłam, tutaj była ta herbatka, że z tyłu są napisy i wydaje mi się, widzicie, tutaj była ta jedynka i jak odwracacie pudełeczko, jest tutaj jakiś napis, jakiś, znaczy jeszcze nie ma, no jest glisz i H. Także wydaje mi się, że powstanie z tego jakiś napis. Powiem Wam szczerze, że nie sprawdzałam jeszcze pod innymi pudełeczkami, co tam te pudełeczka zawierają. W każdym razie będę tak odkładała, zobaczymy, co z tego finalnie powstanie. I tak, już ten kalendarz odkładam i teraz przejdziemy właśnie do produktu kosmetycznego. A patrzcie się, jaki ten sweter jest, on się taki, on jest niedobry. Nie lubię takich swetrów, dlatego że tutaj jest gumka i praktycznie żadnych ruchów nie można wykonywać, dlatego że ta gumka zaraz idzie tak. Może sobie tak może zostawię. Już nie będę go poprawiała, będę miała tutaj takie falbany, dlatego że będzie mi o wiele wygodniej właśnie ruszać się, jak ten sweter przybiera taką postać, a nie jak jest sunięty na ramionach, dlatego że mnie to denerwuje, że muszę uważać, żeby mi się te gumki nie podnosiły do góry, ale dobra. Przechodzimy teraz właśnie do produktu z kalendarza NYX, czyli rozświetlacz marki NYX, i powiem Wam, że bardzo mi się podobają te obrazkowo, aj, już ostrość mi uciekła, te obrazkowe, designerskie właśnie opakowania. Podobne posiada Benefit i podobne posiada marka właśnie, którą aktualnie zapomniałam, ale pokażę Wam bronzer.
bronzer i może... A, The Balm, właśnie. I The Balm, to akurat mam Bahama Mama. I właśnie The Balm również posiada takie fajne opakowania. Bardzo lubię tego typu opakowania. Są takie fajne, wesołe, kolorowe. Także aż się buzia uśmiecha na ich widok. I zobaczymy, jaki ten produkt jest w środku. Ogólnie tego rozświetlacza jest tutaj 3,5 grama. Także uważam, że dość solidnie, jak na taki kalendarz adwentowy. A zresztą rozświetlacze to są takie produkty, które są naprawdę bardzo, bardzo długo z nami i ciężko je zużyć tak naprawdę do końca. Chyba, że macie ten jeden jedyny, ja mam kilka rozświetlaczy, także te kilka rozświetlaczy będą mi towarzyszyć przez wiele, wiele lat. Ale dobra, wracamy do tego z NYXa i powiem Wam, że jest bardzo, bardzo ten rozświetlacz jasny, ale nie wiem, czy to widzicie, bo ja zauważam, że on ma delikatną taką jakby fioletową poświatę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie na swatchu. Ja sobie go teraz właśnie zaswatchuję, zobaczymy, jak się będzie prezentować. I powiem Wam, że jest dość mocny, już widzę. O! I tak się prezentuje. Mam nadzieję, że widzicie ten blask. On jest taki lekko perłowy. I ja widzę ten fiolet, ale naprawdę to jest taka lekka poświata, taki jakby cień tego fioletu rzucony i tak się w ogóle ładnie prezentuje. Powiem Wam, że podoba mi się ten rozświetlacz. Jeszcze zobaczymy, jak się będzie prezentował w jutrzejszym moim makijażu, dlatego że do niedzielnego makijażu użyję sobie właśnie tego rozświetlacza. Zobaczymy, jak się będzie prezentował na twarzy. I przechodzimy teraz do mydełka z Rituals, który jest o zapachu indiańskiej róży i z olejkiem migdałowym. Opakowanie również przepiękne, bardzo mi się podobają takie produkty bordowe, o kolorze bordowym, bardzo są takie eleganckie moim zdaniem, takie z klasą mogę powiedzieć. I tak, no nie będę sobie tutaj przy toalecie myła dłoni, ale na pewno dzisiaj umyję dłonie i dam Wam znać jutro, czy mi się ten produkt spodobał, jeżeli chodzi o zastosowanie, czy też nie. Ale sobie go zaraz powącham, bo już się nie mogę doczekać, jak ten zapach pachnie. O Jezu, jest mega. No jest to przepiękny zapach. Nawet nie wiedziałam, że tak indiańska róża pachnie, bo tak naprawdę nigdy tej indiańskiej róży nie wąchałam. Ale jeśli pachnie tak jak to mydełko, to jest naprawdę przepiękny zapach. Dajcie mi w ogóle znać, czy posiadałyście właśnie ten produkt z Rituals i czy posiadaliście właśnie produkty o tej linii zapachowej, jeżeli chodzi o indiańską różę. No zamknij się jakoś. O, dobra, już się zamknęło. I dobra, i teraz przechodzimy do zapachu, o którym już mówiłam 2 tygodnie chyba temu na Instagramie. Jaki wybrałam sobie na grudzień. I nie jest to zapach mocny i nie jest to zapach typowo wieczorowy, dlatego że ja tych wieczorowych zapachów na zimę sporo posiadam, także nie potrzebowałam takiego zapachu, ale potrzebowałam jakiejś świeżości na dzień. Na dzień, ewentualnie na święta i zachciało mi się zapachu, którego już używałam 2 razy w swoim życiu. 5 lat temu i 3 lata temu posiadałam ten zapach, a już dosyć długo nie miałam, dlatego że nie był tutaj w Irlandii dostępny. Także jak zobaczyłam, że jest, że jest w Debenhamsie ten zapach, od razu go zakupiłam, ucieszyłam się, dlatego że bardzo dawno go nie miałam. Bardzo go lubiłam, to był jeden z moich ulubionych zapachów, którego zawsze szybko wykańczałam i jest to Dolce Gabbana. Dolce Gabbana numer 3 i teraz, bo ja prawdopodobnie przekręcę ten język francuski, ale mi z góry wybaczcie i nie wiem, czy ja dobrze czytam, czy nie, ale udajmy, że ja dobrze czytam i jest to numer 3 Limperatis, także to jest ten zapach, którego wybrałam na grudzień i tak się prezentuje opakowanie, zapach, którego na pewno już doskonale znacie, dlatego że zapach ogólnie powstał już w 2009 roku i jest 9 lat w zasadzie na rynku, także wiele z Was na pewno już kojarzy ten zapach. Ja uwielbiam go za
drzewo sandałowe i za drzewo cytrynowe, które ma w swoim składzie. Również ma w swoim składzie kiwi, bardzo orzeźwiające nuty zapachowe. Dla mnie ten zapach jest taki kwiatowo fresh, taki kwiatowo wodny, orzeźwiający, bardzo dziewczęcy zapach. I w ogóle ten zapach inaczej pachnie całkowicie latem, a całkowicie inaczej pachnie zimą, dlatego że 3 lata temu posiadałam ten zapach latem, a 5 lat temu posiadałam ten zapach akurat również zimą i całkowicie miałam inne odczucia, jeżeli chodzi o ten zapach. Bardzo lubię takie zapachy i powiem Wam, że mam są całkowicie inne nuty zapachowe, ale również zapach, który zaliczyłabym do takich dziewczęcych zapachów, to również jest Signorina Salvatore Ferragamo i również do takich dziewczęcych zapachów zaliczam Chimichu, także to są zapachy, które uważam, że są nie takie same, ale bardzo zbliżone do siebie, chociaż całkowicie różne. I taki wybrałam właśnie zapach na grudzień, na święta, na grudniowe dni. Dajcie mi znać, czy posiadałyście ten zapach, bądź jaki wyście sobie zapach wybrali, bo tutaj mówię również i do kobiet, i do mężczyzn, bo może tak jak ja również wybieracie sobie zapachy na miesiąc. Ja tak przeważnie mam, żeby sobie mieć pretekst do kupna nowego zapachu, to zawsze wymyślam sobie jakieś tam, że muszę sobie kupić zapach na grudzień, na kwiecień, na maj, na lato, na zimę, także zawsze mam jakąś wymówkę, żeby sobie kupić nowy zapach. Dajcie mi znać, czym będziecie pachnieć w grudniu. O! I dobrze, i to już by było w tym vlogmasie wszystko. Także dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, dziękuję Wam za tego pierwszego vlogmasa i zobaczymy się jutro i mam nadzieję, że jakoś te vlogmasy uda mi się sklecić tak, żeby miały ręce i nogi. A tymczasem żegnam się z Wami, życzę Wam przyjemnego dnia lub wieczoru i zobaczymy się jutro. Na razie. Buziaki.